Kontrast Plus, dzień dobry Państwu, kłania się Paweł Waniek, witam w kolejnym odcinku, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest radny Rady Miejskiej z ramienia Platformy Obywatelskiej, pan Wiesław Wędzonka. Witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry Państwu. Panie radny, zanim przejdziemy do uprawiania polityki, proszę powiedzieć, jak tam uprawianie ogródka? Jednak coś uprawiamy. No myślę, że już skończyłem, jeszcze jakieś tam drobne prace i ponad miesiąc ciężkiej pracy, codziennej praktycznie, daje rezultaty. Jestem zadowolony z tego, co mogę teraz oglądać. Czyli rozumiem, że to była taka forma spędzenia czasu, poświęcenia go na coś, na co nie było w związku z pandemią. No właśnie, wykorzystałem ten czas, zamiast tak częstych wizyt w pracy były rzadsze, była to częsta praca w ogródku. No i oczywiście dla zdrowia, bo mimo wszystko człowiek jak nie pracuje, nie rusza się, nie chodzi, nie dźwiga, a to te mięśnie gdzieś tam zanikają i samo poczucie nie jest najlepsze. Natomiast kiedy troszeczkę się popracuje, podźwiga, no to i zdrowie się w sposób zdecydowany poprawia, przynajmniej u mnie to widać. I schudłem 4 kilogramy. No to gratuluję. A że zdrowie jest najważniejsze, no to sami się o tym przekonujemy, niestety w tych nieciekawych czasach. A ludzie nie doceniają, bo nie widać tego koronawirusa, natomiast no, muszę powiedzieć, że mam znajomych, którzy mają wynik dodatni. Jeden z nich nawet leży w szpitalu. No to współczuję, ale miejmy nadzieję, że wszystko dobrze się skończy. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Natomiast od pracy i od polityki w tym wypadku uciec za bardzo się nie da. W zeszłym tygodniu Radom wizytował kandydat na prezydenta Rzeczypospolitej i prezydent Warszawy, pan Rafał Trzaskowski. I tutaj, jeżeli chodzi o jego wizytę, to tak bardzo mocno akcentowany i słyszalny był slogan "Mamy dość". I chciałem się pana zapytać, czego Platforma Obywatelska i pan ma w tym kontekście dość? Jakie tu chwasty należałoby wyplewić? Generalnie rzecz biorąc, mamy dość takiego zarządzania naszym krajem i tego, co się w naszym kraju dzieje. Możemy sobie w codziennych wiadomościach dopowiedzieć, dosłyszeć wszystko, co to nas interesuje. Chociażby te olbrzymie zarobki, olbrzymie premie, które no, w poprzednich, przy poprzednich rządach, czy poprzednie rządy sobie nie przyznawały. Obsadzanie stanowisk rodzinami. I chociażby ostatnio czytałem Orlen. Nie tylko dzieci, nie tylko teściowie, ale też i dalsza rodzina również jest na wysokich stanowiskach, choć nie zawsze spełnia wysokie kryteria wiedzy o zarządzaniu, czy też o danej firmie. Ja nie mam nic przeciwko temu, żeby, bo przecież rodzina też musi gdzieś pracować, natomiast kiedy reprezentuje odpowiedni poziom i zajmuje się tym, co potrafi najlepiej, jeżeli zna się i potrafi zarządzać, no to niech zarządza. Mamy dość chociażby tego, co robi minister Szumowski. Proszę sobie wyobrazić, tu nawet w zasadzie nie ma co do wyobrażenia, tylko można sobie poczytać albo widzieć. Przyleciał wielki, największy samolot świata, przywiózł maseczki. Okazało się, że te maseczki tak naprawdę do nikomu nie są potrzebne, bo nie można ich używać w służbie zdrowia. Czyżby nie wiedział minister Szumowski, zamawiając takie maseczki, że one nie spełniają kryteriów? Przecież łatwo jest sprawdzić. Są laboratoria w Polsce. Sam dla jednego z producentów radomskich pomagałem mu osiągnąć te certyfikaty i osiągnąć te certyfikaty. Łatwo jest zrobić i szybko można zrobić te certyfikaty. Po prostu mistyfikacja. To była tylko promocja, propaganda. Tylko po to, by powiedzieć, jak my dbamy o naszych obywateli. A okazuje się, że przede wszystkim dbamy o własne kieszenie. Przykład następny. Respiratory. Rzeczywiście towar deficytowy w pewnym momencie. Natomiast te 200 milionów, wiadomo, czy wydane, czy nie wydane, czy przepłynęły, czy przypłyną do nas te respiratory. Miały być z trzech firm. Na razie nie wiadomo, czy te 50, które się znalazły w magazynach, to są te, które z zamówionej partii, czy też nie. Nikt nic nie wie. Idźmy dalej. Nic nie wiemy o finansach naszych, no, publicznych, Rzeczpospolitej. Wiemy, że jest gorzej, wiemy, że jest źle, natomiast
każdy obywatel, który ma choć troszeczkę zainteresowania generalnie polityką, generalnie stanem państwa, no jest interesujące, ile Polska straciła, albo jeszcze ile straci na takiej pandemii, na tym totalnym wyłączeniu gospodarki, choć z drugiej strony trzeba przyznać, że pewne rezultaty z tego są. Natomiast przykład skrajny, górnicy. Nie wyłączono ich, nie zamknięto i proszę bardzo, największe skupiska, ogniska koronawirusa mamy tam na Śląsku. Więc masę błędów, których być może dałoby się uniknąć, gdyby rząd normalnie pracował i myślał o naszym bezpieczeństwie, natomiast no niestety te błędy popełniono w sposób nieświadomy lub świadomy. To powinny już rozstrzygnąć odpowiednie organy. I dlatego przedstawiciele Platformy Obywatelskiej, nasi posłowie, kontrolują, sprawdzają pracę rządu i mówią o tym głośno. Jest źle. To co w takim razie oznaczałaby i dla Polski, i dla Radomia prezydentura ewentualna Rafała Trzaskowskiego? Proszę Państwa, no, prezydentura to nie rząd. Prezydent jest swego rodzaju cenzorem pracy rządu Sejmu, bo ostatni podpis, który można złożyć pod obowiązującym prawem, jest podpisem prezydenta. Ma oczywiście określony czas i ma przynajmniej trzy możliwości. Może przyjąć, odrzucić lub odesłać do Sądu Konstytucyjnego. I pod tym względem można pilnować, by prawo, które będzie powstawało czy w Sejmie, przechodziło przez Senat i trafiało do prezydenta, było odpowiedniej jakości. Nie prawo pisane jak do tej pory na kolanie, tylko prawo, które ma nami zarządzać, być naszymi normami i kanonem. W związku z tym ono musi być przygotowane dobrze i dotyczyć wszystkich w sposób jednoznaczny. Nie może być tak, że są jedni wybrańcy, inni mniej wybrani, no bo można to ręcznie sterować. Nie. Prawo jest prawem jednakowym dla każdego. Sam Rafał Trzaskowski podczas wizyty w Radomiu powiedział z kolei, jeżeli chodzi o to, co jego prezydentura mogłaby tutaj dla Radomia dać, że pozwoliłby mieszkańcom współdecydować o inwestycjach miejskich. Biorąc pod uwagę specyfikę Radomia, odbudowałby przemysł obronny. No ale przecież tak, mamy budżet obywatelski, Łucznik cały czas prosperuje, mamy siedzibę Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Czy nie wydaje się panu, że takiemu przeciętnemu Kowalskiemu po takiej wypowiedzi przyjdzie do głowy, że de facto kandydat Trzaskowski obiecuje to, co już jest? Nie. I w sposób zdecydowany z panem się nie zgadzam. Ja pamiętam zupełnie inne czasy miasta Radomia, gdzie ten przemysł był na zupełnie innym poziomie. Bo jeżeli mówimy o fabryce broni, to w tej chwili pracuje tam w granicach, z tego co mi jest wiadomo, około 500 osób. Natomiast kiedy ja pracowałem w zakładach metalowych, pracowało 12 tysięcy ludzi, więc skala jest zupełnie inna. Chciałbym również przypomnieć, że w Radomiu kilka tysięcy osób pracowało w Radoskórze, kilka tysięcy osób pracowało w RWT i tak dalej. Można wymieniać Blaszankę, można wymieniać inne zakłady, gdzie ten przemysł w Radomiu był prężny. Było to miasto robotnicze, ale bardzo sprężnym na tamte lata przemysłem. Również chciałbym przypomnieć, że jednym z filarów Centralnego Ośrodka Przemysłowego Przedwojennego też był Radom. W związku z tym ja myślę, że mówił Rafał Trzaskowski w ten sposób, że chciałby wrócić, żeby Radom miał możliwości powrotu do tych świetnych dni przemysłu radomskiego. I w takim sensie były to wypowiedzi, więc to, co jest, cieszymy się z tego. Natomiast chcemy osiągać inne cele, dużo większe, dużo lepsze, po to, żeby Radom i Radomianie nie zarabiali minimalną pensję krajową, albo taką, jaką wyznacza rząd, tylko chciałbym i życzyłbym wszystkim Radomianom, żeby zarabiali powyżej średniej krajowej, żeby można było normalnie funkcjonować, normalnie żyć i nie martwić się, czy starczy do pierwszego. To skoro jesteśmy przy przedsiębiorczości, to w tym studiu jakiś czas temu starosta radomski, pan Waldemar Trelka, powiedział, że nie wie, po której stronie stoi prezydent Witkowski, ale na pewno nie po stronie przedsiębiorców. A powiedział to w kontekście zwolnienia dyrektora Józefa Bakuły, dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy. Czy pan również jako przedsiębiorca odczuwa teraz skuteczniejsze działanie Urzędu Pracy, albo czy jak pan to ocenia? Nie wiem, skąd pan starosta
wie, że Urząd Pracy, który się tak nazywa, jest albo nie jest po stronie przedsiębiorców. Przede wszystkim to on jest, ten urząd ma być po stronie bezrobotnych i współpracować z przedsiębiorcami, by ta liczba bezrobotnych była jak najmniejsza. I z tego, co wiem, to dyrektor, który był poprzednio, bardzo się starał. Ja pamiętam czasy, kiedy w tym urzędzie było zarejestrowanych kilkadziesiąt tysięcy osób, a w tej chwili jest znacząco ich mniej. Bezrobocie w Radomiu, mimo że jest ponadprzeciętne w stosunku do Polski, bo w granicach 10%, to jednak to nie jest 30%, kiedy jeszcze nie tak dawno tak to było. Ja miałem do czynienia parę razy z tym urzędem. Ja byłem zadowolony. Nigdy nie było jakiejś zbędnej zwłoki, przetrzymywania dokumentów, załatwienia sprawy. Było to błyskawicznie szybko zrobione i chociażby ostatnie, podczas pandemii, które właśnie to urząd, ten urząd załatwiał, taki kredyt dla przedsiębiorców, dla małych przedsiębiorców, 5 tysięcy złotych, było załatwione internetowo i w ciągu, jak pamiętam, chyba 3-4 dni sprawa była załatwiona, więc myślę, że problem jest zupełnie gdzie indziej. Myślę, że pan Trelka już od dawna, zresztą nie tylko on, chciał zwolnić dyrektora, a szkoda, bo przecież ten człowiek przepracował w tym urzędzie bardzo długo, to jest po pierwsze. Po drugie, z tego co pamiętam, brakowało mu do odejścia w sposób spokojny, bez awantur i takich dziwnych rzeczy, bo chyba w przyszłym roku, w marcu, kończył 65 lat i mógł odejść spokojnie na emeryturę. A z tego, co wiem, został potraktowany bardzo źle i słyszałem, że dostał zwolnienie z paragrafu 52. Na pewno pójdzie do sądu i na pewno wygra. No i będzie trzeba zapłacić jeszcze bardzo wysokie odszkodowanie. Oczywiście starosta nie zapłaci niestety ze swojej kieszeni, tylko zapłaci to odszkodowanie z pieniędzy nas wszystkich podatników. Jego to nie będzie bolało. Gdyby był przedsiębiorcą i przegrał taką sprawę, musiałby zapłacić z własnej kieszeni i wiedziałby, że trzeba z pracownikami zachowywać się inaczej, rozmawiać, no i doprowadzić do polubownego załatwienia sprawy. Natomiast no tutaj w tym urzędzie jakoś mu to nie wyszło. Zresztą myślę, że nie tylko w tym urzędzie następują gwałtowne wymiany kadr. No zdecydowanie nie tylko pan dyrektor Józef Bakuła nie doczekał spokojnego odejścia z pracy. Nie wszystkim jest to dane. Pan Waldemar Trelka argumentował, że ewidentnie nie należało w tym przypadku czekać i tutaj jako argumentu podawał wyniki, które osiąga Powiatowy Urząd Pracy. Ale również wiem, bo pytałem kiedyś pana dyrektora Bakułę, i wtedy powiedział, że podczas tej pandemii miał do dyspozycji tylko 20% załogi. Reszta pracowała w sposób zdalny, ci, którzy mogli pracować i nie byli na różnego rodzaju zwolnieniach czy też urlopach. Także jeżeli chce się w kogoś uderzyć, to na pewno ten kawałek kija się znajdzie i można nim szastać. Natomiast no źle się stało. Uważam, że tak nie powinno się traktować człowieka, jako człowieka, pracownika, tak doświadczonego pracownika. Ewidentnie jest tutaj pewien konflikt, jeżeli chodzi o Powiatowy Urząd Pracy, chociaż pan Trelka twierdzi, że go nie ma. Natomiast ewidentnie też konflikt był pomiędzy prezydentem Radosławem Witkowskim i byłym sekretarzem miasta, panem Rafałem Czajkowskim. I tutaj niedawno można było się dowiedzieć, przeczytać, że akurat Sąd Okręgowy przyznał rację prezydentowi Witkowskiemu. Pan Czajkowski sprawę przegrał, a przypomnijmy, że chodzi o sytuację z 2017 roku, kiedy doszło tutaj do bójki pomiędzy przedstawicielami Komitetu Obrony Demokracji a Młodzieżą Wszechpolską. Padały tutaj argumenty, że te manifestacje były niestosownie zabezpieczone. W cudzysłowie głową zapłacił za to komendant Straży Miejskiej pan Paweł Górak i to było zarzewiem tego konfliktu, no który teraz pan Czajkowski przegrał. Na początku żądał przywrócenia do pracy, potem już tylko zadośćuczynienia finansowego, a teraz można kolokwialnie powiedzieć, że został z niczym. Jak pan to skomentuje? Czy według sądu w takim razie pan
były sekretarz miasta, obecny sekretarz w powiecie, nie dopełnił obowiązków, kiedy sąd uznał argumentację prezydenta, a nie pana sekretarza, pracownika prezydenta. W związku z powyższym ocena, prawidłowa ocena pracy pracownika podległego prezydentowi była przez prezydenta prawidłowa, kiedy również dowiódł tego przed sądem. Nie zawsze jest tak, że pracownik ma rację, pracodawca często też ma rację i wymaga prawidłowych działań. Najwyraźniej były niedociągnięcia lub też zaniechania pewnych czynności, kiedy i jeden, i drugi z pracowników Urzędu Miejskiego zostali zwolnieni, no i przegrali sprawy. To na koniec rozmowy wróciłbym jeszcze do finansów, bo mówiliśmy sobie tutaj o zarobkach radomian jako pracowników. Mówiliśmy sobie o tym, ile Polska straciła na pandemii. Także cały czas nie wiemy, ile, a tego jeszcze nie wiemy. Dopiero będziemy być może wiedzieć pod koniec roku. I ewidentnie widać, że cały czas obracamy się wokół pieniędzy. No to wypada, myślę, również tym tematem kończyć, a mianowicie od 1 lipca podwyżka, jeżeli chodzi o wywóz śmieci. Każda firma, czy to jest firma samorządowa, prywatna, państwowa, jakakolwiek firma, która prowadzi działalność gospodarczą, musi się kierować rachunkiem ekonomicznym i w tym względzie również rachunek ekonomiczny jest bardzo ważny. Podwyżki te, które już jakiś czas temu prezydent proponował, a zostały odrzucone przez Radę Miejską, i tak wcześniej czy później będą musiały nastąpić. Czym dłużej taki bezwład będzie trwał, tym gorzej dla budżetu miasta. Tym więcej będziemy dokładać do systemu wywozu śmieci, no bo przecież system jest nie zamknięty, a w założeniu, w ustawowym założeniu było tak, że ten system ma być samofinansującym się systemem. Główną przyczyną tych podwyżek, przypomnę, było podwyższenie tak zwanej opłaty marszałkowskiej, choć to jest błędne określenie, bo to minister ochrony środowiska podejmuje decyzję co do wysokości tej opłaty i to spowodowało lawinowy przyrost właśnie cen. Ale trzeba również pamiętać o tym, że wszyscy chcemy więcej zarabiać. Przecież rząd obiecał, że niedługo będziemy zarabiać znacząco więcej, bo przecież płaca minimalna ma być w granicach 4000. To wcale nie oznacza, że wszystkie inne towary i usługi nie będą rosły ich ceny. Będą i to też w tempie takim jak płace, albo może jeszcze i wyższe. Zresztą mamy przykład, wystarczy pójść na targ czy do sklepu. Kiedyś za 200 zł to był pełny koszyk, teraz za 200 zł jest niewielka ilość towaru. Inflacja jest coraz większa. Moim zdaniem ta inflacja, która jest spowodowana różnymi przyczynami, również i złą gospodarką, jest w granicach 5, może 6%, choć oficjalnie 2,5%. W innych dziedzinach usług na pewno jeszcze jest większa. W związku z powyższym podwyżka za wywóz śmieci jest nieunikniona. Myślę również, że wcześniej czy później ta pandemia, ten spadek gospodarczy Polski, nie tylko Polski, odbije się również też na innych dziedzinach i podejrzewać można albo przypuszczać, że w niedługim czasie również podrożeje i ciepła woda, podrożeją i inne usługi, pewnie i ogrzewanie mieszkań na zimę, choć mamy co prawda piękne lato, czerwiec, ale to już trzeba myśleć o zimie. Myślę, że to wszystko doprowadzi do tego, że również jesienią będziemy mieli mniej pieniędzy w kieszeni. Podwyżki są na pewno bardzo przyjemne, jeżeli mówimy o wynagrodzeniu. No trochę gorzej, jeżeli o wzroście cen towar, o których tutaj pan powiedział. A czy dla kontrastu, wykorzystując przy okazji nazwę naszego programu, możemy się spodziewać jakichś obniżek? W gospodarce generalnie rzecz biorąc, no to pewnie możemy się spodziewać procentowo biorąc obniżek rent i emerytur, chociaż... No to z kolei też nie o takie obniżki by chodziło. Chociaż rząd w
cudzysłowie oszukuje rencistów i emerytów, dając im 13 pensje. Ja bym wolał, żeby nie dawał 13 pensji, a wystarczy, jak nie będą renciści i emeryci płacić podatku od tych przecież już raz zapłaconych pieniędzy, bo pracując płacili podatki. I to by była naprawdę rzeczywista podwyżka, kiedy ta kwota brutto stałaby się kwotą netto i te podwyżki byłyby, albo inaczej, te trzynastki byłyby znacząco większe. Można to łatwo przeliczyć, te 17%. Ile to jest? To na pewno nie jest 1000 zł. Natomiast pewnie są jakieś dziedziny, teraz mi nic nie przychodzi do głowy, ale pewnie są jakieś dziedziny, gdzie obniżenie cen nastąpi. No można by się spodziewać, że może truskawki stanieją, może jak będą polskie wiśnie, czereśnie, to też będą nie po 30 zł ostatnio widziałem, czy po 70, nie wiem, coś w tym rodzaju, więc myślę, że to będą ceny zbliżone do naszych kieszeni. Będzie nas, zwykłego, przeciętnego obywatela, będzie stać na to, żeby sobie pójść kupić, nie wiem, wiśnie, czereśnie, czy też truskawki, choć co niektórzy zachęcają, że będzie znacząco taniej, jak przyjedziecie i sobie zerwiecie. Czyli tą przynajmniej mamy jakąś na sam koniec delikatnie optymistyczną informację. Jest wiosna, będą owoce, miejmy nadzieję, że będą tanieć. I tej nadziei się trzymajmy. Serdecznie dziękuję panu za wizytę w dzisiejszym studiu. Państwu dziękuję już za uwagę. Paweł Wanie, kłaniam się nisko i do zobaczenia w kolejnym odcinku.